Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to spustoszenie. Zanim o spustoszeniu, to mam kapitalną wiadomość dla Was. Dzisiaj rusza zapowiedź adwentowych rekolekcji internetowych pod tytułem Droga. Mam radość głosić te rekolekcje dla Was. Będzie o drugim liście do Tymoteusza. Będzie o liście, który Paweł napisał, będąc uwięzionym, będąc w izolacji, w odosobnieniu, będąc załamanym utratą przyjaciół, odejściem także kościoła w Azji. W wielkim dramacie pogrążony, ale nie w prawdopodobnie optymistyczny, niosący pełen nadziei list dla tych, którzy żyją w Chrystusie, w tym Chrystusie, który niebawem się narodzi. Dlatego, kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Zobaczcie dzisiaj tę zapowiedź rekolekcji. Poślijcie ją dalej, zapraszajcie innych. Miejmy nadzieję, że ta wspólnota rekolekcyjna będzie bardzo, bardzo duża. A słowo dzisiejsze, spustoszenie, którym się modlę, słuchajcie, pochodzi z 21 rozdziału Ewangelii Łukasza, który to rozdział egzegeci dzielą na dwie takie części. Pierwsza część właśnie do 24 wiersza, czyli ta dzisiejsza, to część, która mówi o spustoszeniu, o zburzeniu Jerozolimy. A druga część od 25 wiersza mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa. No i troszeczkę mamy taką adwentową już receptę Jezusa, czy wskazania, jak ten adwent przeżyć, bo przecież w pierwszej części adwentu, też adwent dzielimy na dwie części, w pierwszej części przygotowujemy się z kolei na jego powtórne przyjście, a w tej drugiej na przeżycie Bożego Narodzenia. Ale idąc tą analogią dzisiejszej Ewangelii, trzeba by powiedzieć, że ta pierwsza część Adwentu ma być właśnie zburzeniem Jerozolimy. Zburzeniem tego wszystkiego, co jest we mnie Jerozolimą, do czego jestem przywiązana, czy przywiązany jak Żydzi do Jerozolimy, na co patrzę z takim podziwem, jak Żydzi patrzyli na Jerozolimę, czegoś, co może wydaje mi się nie do zburzenia, tak jak się wydawała Żydom Jerozolima, to właśnie zazwyczaj są rzeczy, które mój wzrok od spotkania z Chrystusem odwracają, wręcz mi przeszkadzają, przysłaniają mi Chrystusa, który ma przyjść. Dlatego owo spustoszenie niech dotyczy właśnie tego wszystkiego, co jest moją Jerozolimą, która przysłania mi Boga, która przysłania mi Jezusa. Niech ten, w tym adwencie, który się zaczyna już niebawem, niech w tej pierwszej części Adwentu dojdzie do tego spustoszenia, to znaczy do zburzenia wszystkiego, co mnie przed spotkaniem z Chrystusem oddziela. I myślę, że wtedy na pewno pięknie przeżyjemy już ten drugi okres, kiedy będziemy się przygotowali bezpośrednio na spotkanie z osobą nowonarodzonego. Jeszcze raz Wam przypominam o rekolekcjach. Proszę Was z całego serca, posyłajcie je dalej, zapraszajcie innych, stańcie się takimi ambasadorami tych rekolekcji. No i niech nas już na tę niebawem adwentową wędrówkę błogosławi i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.